Cześć, z tej strony Grzesiek, a dzisiaj mam dla Was Expansion Deck numer 2. Zawiera 7 kart specjalnych oraz 7 kart zwykłych oraz pudełko na swoją talię kart. Tak jak widzicie, tutaj są założone blendy. Także nikt nie otwierał wcześniej tego pudełka. Myślę, że położymy sobie. Zobaczymy, czy prezentują karty, pudełko. I teraz tak samo jak w poprzednim deku, też opakowanie jest z tworzywa, także myślę, że dużo wytrzyma. Nie jest kartonowe, widać, jest jakiś rodzaj plastiku zgrzewany. Tutaj karta, która jest separatorem. Bardzo fajne pudełko. Na pewno się przyda dla tych, którzy podróżują ze swoimi kartami. Pierwsza karta w wersji specjalnej i w wersji zwykłej. Tak się prezentują. Bardzo fajne. Od razu sobie je folikę. Tutaj również, tak, tutaj również te karty nawet w folice śmiało pasują, mają trochę luzu, także myślę, że jak ktoś chroni swoje karty, to w takim opakowaniu one też spokojnie się zmieszczą. Kolejny Time Portal Troll. Bardzo fajnie. Jesteś kolekcjonerem. Karty, że fajnie uzupełniają kolekcję. Oczywiście karty w wersji specjalnej. Bardzo ładne. Ładne. I ostatnia karta. Siedem kart w wersji specjalnej, 7 w wersji zwykłej oraz pudełko na swoją talię kart. Myślę, że dla samego pudełka, jeżeli ktoś już posiada takie karty nawet w wersji zwykłej w swojej talii, dla samego pudełka warto kupić ten zestaw. Naprawdę bardzo fajnie, fajny materiał, fajnie się to trzyma. Polecam. Pozdrawiam. Zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, jeśli Ci się podobało. Na razie, cześć!